ponieważ jest on laureatem plebiscytu ogłoszonego przez portal Polska Muzyka Alternatywna na album roku 2023. Zespół Atan to jest, nazwijmy to, polsko-londyński, jeśli tak można powiedzieć, zespół. Zespół, który na co dzień funkcjonuje w Londynie, ale członkowie zespołu korzenie swoje mają w Polsce, przynajmniej w większości. Ale o szczegółach za chwilę opowie nam Andrzej, który jest założycielem zespołu, gitarzystą, jest odpowiedzialny za większość, o ile nie wszystkie, kompozycje znajdujące się na kolejnych materiałach, bo to epka to nie jest nowość, to nie jest debiut w sensie, tylko to już jest kolejny materiał zespołu Atan. Posłuchajmy, jak grają, a za chwilę rozmowa z Andrzejem. Resistance is useless. Liberate your soul. Yeah.
the humankind. Messages passing by, keeping no grace of signs. How do we find some time to amend the humankind? Messages passing by, keeping no grace of signs. How do we find some time to amend the humankind? Messages passing by, keeping no grace of signs. How do we find some time to amend the humankind? Tak brzmi zespół Atan. Jest moc, ta płyta jest świetnie wyprodukowana, super nagrana. I jak do tego doszło, nie wiem, ale o wszystko za chwilę zapytam. Cześć Andrzej, jesteś z nami. Jest z nami Andrzej, gitarzysta, założyciel, kompozytor zespołu Atan. Cześć. Cześć, dobry wieczór. Pozdrawiam słuchaczy Radia Malbork i audycji z innej bajki. Pozdrawiam ciebie, Robak, i Leona również. Pozdrawiamy zespół Atan. Powitanie mamy za sobą, ale jeszcze z racji tego, że mało się znamy w sumie, przedstawmy proszę, opowiedz nam, skąd wziął się Atan i co najważniejsze dla mnie, chciałbym wiedzieć, czy członkowie zespołu mają jakieś muzyczne korzenie? Czy dla was wszystkich Atan to jest pierwszy zespół? Tak, Atan to jest zespół, który powstał w Londynie. Ja trafiłem na Klaudię, wokalistkę Moskoso. Pozdrawiam, Klaudia. Także zaczęliśmy właśnie pracę nad muzyką krótko przed wybuchem pandemii. Na początku miała to być epka, zrobił się z tego album i stwierdziliśmy, że dobra, skoro mamy tylu utworów, no to wydajmy album. Ja znałem wcześniej już Jarka Sadowskiego, bębniarz, pozdrawiam. Z innych projektów w Londynie graliśmy razem 14-13 lat temu w takim zespole z South Africa, z Cape Town, ze Spindle Sect, także zagraliśmy wspólnie kilka tras, nagraliśmy dwie płyty. Także wiedziałem, że to będzie na pewno idealny bębniarz. I z Marcinem też znałem się wcześniej, Palinerem. Akurat Marcin mieszka w Polsce, w Zakopanem. Mm-hmm. Także tak pokrótce. Czyli jednym słowem wszyscy mieliście jakieś muzyczną przeszłość, że tak powiem. Czyli tak. Klaudia również. Tak, Klaudia z Boliwii występowała w musicalach. Też grała w zespole rockowym, też była w cover bandzie Dream Theater. Jest całkiem dobrą gitarzystką. Także też ma korzenie, ma dobre przygotowanie wokalne właśnie z racji musicali. Również aktorskie. Przydaje się na scenie. A czy ja mam wrażenie, że twoja sekcja zespołu Atan, mówię o rytmicznej, ma również jakiś background przygotowania takiego akademickiego, bo tak, tam się tak. Dzieje. Tak, tak. Tak, Jarek Sadowski, nasz perkusista, on kończył Akademię Muzyczną w Londynie. Czyli jednak. Wydział chyba performance, a w Polsce wcześniej, chyba w wieku 10 lat, zaczynał klasykę i jazz bodajże. Marcin jest muzykiem sesyjnym też. Czyli poczekaj, klasykę i jazz i skończył w metalowym będzie? No tak. Dobrze. Gra wszystko. Znaczy to jakby młodym chłopakiem, okay. Nie? No to początki. Także akurat wczoraj byłem w telewizorni w Warszawie w takim programie i spotkałem Piotra Pniaka, takiego wykładowcę bardzo znanego w Polsce perkusisty, u którego też brał lekcję. Mhm. Jako młody chłopak.
No dobrze, to, czyli można powiedzieć, że jesteście zespołem międzynarodowym, czyli nie patrzycie tak bardzo lokalnie, nie? To jest, myślę, że, że jeżeli chodzi o zespół, to wasza perspektywa jest troszeczkę inna niż takiego zespołu, który pochodzi z jednego czasem małego miasta. To powiedz mi, jak to jest, gdzie szukacie najważniejszego waszego miejsca docelowego? Czy jest nim po prostu świat, czy jest nim Wielka Brytania, czy Polska? Nie no, miejsce docelowe, myślę, że żeby być jak największym zespołem, to jest możliwe. Natomiast działamy na dwóch frontach tak naprawdę. No w Polsce, z racji tej, że jesteśmy trzech z Polaków w zespole i stwierdziliśmy, że Polska jest fajnym krajem, jest też dobrym takim rynkiem na muzykę progresywną. Także no tutaj mieliśmy zresztą dwie płyty w Polsce. Pierwszą w Krakowie, drugą w Ostrowie, z Metal Promotion. No i działamy też w Londynie, no bo już mieszkamy tam kilkanaście lat, także też mamy pewne szlaki przetarte. Także tak to wygląda pokrótce. No ale pewnie wszyscy cię o to pytają, więc zapytam jak i ja. To gdzie jest fajniej robić muzykę, gdzie jest wygodniej robić muzykę i grać tego typu dźwięki? U nas w kraju czy w Londynie? Ciężko powiedzieć, bo u nas publiczność jest świetna w Polsce. Anglicy tak nie reagują entuzjastycznie. Poza tym Anglia jest dosyć specyficzna, no bo takie zespoły chociażby jak The Beatles nie mogły się wybić w Anglii, wybili się w Niemczech. The Police słynne w Stanach wypłynęli, bo w Anglii dwa razy nikt ich nie chciał. Największy przebój rok tam został odrzucony w ogóle. Także jest dziwny rynek, ciężko powiedzieć, co tam może chwycić, co nie. Z drugiej strony jest dużo tych progresywnych, tym bardziej tych progrockowych, a może zespołów, jak Marillion czy Genesis, no to są starej daty zespoły, natomiast współcześnie też mamy Tesseract, czy co tam jest jeszcze, no, Sleep Token, o, chociażby z takich większych kapel. Także no, trudno powiedzieć, no w Polsce fajnie, lubimy Polskę, także graliśmy trasę koncertową z Riverside jesienią. 6 koncertów właśnie promowaliśmy naszą epkę. Graliśmy wcześniej Metal Hammer Festival w czerwcu. Także wrócimy tutaj. Już w lipcu na pewno. To dobrze. A czy z racji tego, że jesteście też, jak wspomniałeś, troszeczkę rozrzuceni, no nawet nie po kraju, tylko po świecie, to w jaki sposób wygląda u was tworzenie? Jest tak, że raczej, nie wiem, jest szansa na to, że spotykacie się raz w miesiącu na próbach i tłuczecie, ogrywacie materiał przy okazji tworząc nowe numery, czy raczej ty tworzysz szkielet i wysyłasz do kolejnego muzyka i tak dalej? Tak, znaczy nie spotykamy się na próby, także nie mamy prób praktycznie w ogóle, jedynie przed koncertem czy przed trasą. Tak, ja komponuję, jestem kompozytorem Watan i robię to wszystko w domu. Mam takie domowe studio nagrań, także pracuję w domu nad muzyką, później z Klaudią razem pracujemy nad wokalami. Ona też w domu ma możliwość nagrywania mikrofonów, przed mikrofon. Trasa to później do Jarka. On ma też swoje studio nagrań, w którym nagrywa bębny. Później trafia to do basisty. Basista nagra w domu, jako że jest też sesyjny. No, nagrywam gitary, wokale nagrywamy i trafia to do producenta, znaczy do inżyniera dźwięku, który to miksuje. Okay. Tak no to wyglądało dotychczas. Ciekawy jest to proces. Nie? Wiesz, no masz świadomość na pewno, że jest to zupełnie inny proces tworzenia muzyki niż jakby zwykle jesteśmy przyzwyczajeni, tak? Bo raczej to wszyscy kojarzą właśnie na to, z tego, że zespół spotyka się w ciasnej salce prób. Najpierw często odkurzają, ściągają grzyb ze ścian i tak dalej i dopiero później przystępują do grania. Nie? Także to tak się zwykle zaczynało. Ja wiem, że wy już nie jesteście też zespołem jakby na tym etapie. Nie? Gdybyście mieli nawet salę prób, to pewnie już raczej z górnej półki. Bo to już nie tak, znaczy, nie, mam próby, mówię, często przed koncertami, no to się obywa akurat u Jarka w jego studiu. Okay. Także mamy tam dostęp, no bo on tam i nagrywa i ćwiczy i tam lekcji daje prywatnie, także tam ma takie studio właśnie, z którego możemy korzystać. Ale jeżeli chodzi tak typowo o komponowanie, no to tak to wygląda, że powstaje to właśnie u mnie. Okay. Pro Tools. Ja po prostu mam dużo czasu, więc jakby się tym zajmuję, dosyć poświęcam dużo czasu na to. No to szczerze mówiąc pozazdrościć, bo dzisiaj chyba niewiele osób jest w stanie skonstruować takie zdanie, mam dużo czasu. Jesteś wyjątkiem. Tak. Słuchaj, ja to tu chciałem.
Słucham? Kwestia priorytetów w życiu. A, no pięknie, pięknie powiedziane. Jesteście dosyć stosunkowo młodym zespołem, ale jednocześnie już naprawdę ze sporym dorobkiem, bo wszystko dzieje się u was bardzo szybko. Pierwsza płyta to był rok 2022, popraw mnie, jeśli się mylę, tak? Ukazała się 2022. Epka, o której rozmawiamy, ukazała się rok później, w 2023. Czy jest też tak, że z każdym kolejnym materiałem, z kolejnymi trasami, koncertami dostrzegasz tak, że zespół jest coraz większy, że ma coraz większą rzeszę fanów? Tak. I że jest bardziej rozpoznawalny, tak? Tak, ta popularność rośnie tak naprawdę bardzo szybko, nawet jesteśmy dosyć pozytywnie zaskoczeni. Tak jak tak wspomniałeś, no we wrześniu 2022 rok to był nasz debiut wydany przed krakowskim Links Music, pozdrawiamy również. Później 23 w ubiegłym roku. Tak, czerwiec epka, to był Progmetal Rock Promotion z Ostrowa. I w tym roku już zaczęliśmy nagrywać materiał na nową płytę, także na jesień planujemy. Planujemy tak. No to super. Wydać płytę, a może i podwójny album. Mamy dużo materiału strasznie, 25 utworów. Także zobaczymy, co z tego się wybierze. Okej, okay. No to dobrze, bo wiesz co, pytam o to też w kontekście tego, bo pamiętam taką twoją rozmowę przy okazji promocji tego albumu debiutanckiego, twoją rozmowę z Arturem Rawiczem, w którym on z takim, taką odniosłem wrażenie, może mylne, z takim lekkim przekąsem sobie tam trochę żartował, czy mógłby zagrać trasę z Riverside, że to by było dla ciebie takie spełnienie marzeń. No de facto kilka miesięcy później, czy tam kilkanaście miesięcy później tę trasę z Riverside zagraliście. I co, to wtedy było tak, że co, jednak Duda się odezwał, czy to Rawicz natchnął ciebie tak, że warto atakować? Nie, ja już rozmowy prowadziłem wcześniej z Riverside. My byliśmy na kampanii promocyjnej w Polsce w marcu u Artura, a rozmowy już prowadziłem bodajże od grudnia z Mitlofem. Także to już było jakby w zalążku, ale nie było za wcześnie jeszcze, żeby o tym oficjalnie mówić u Artura. A on wiedział o tym? Nie wiedział. Tak przypadkowo to wyszło, jeszcze później do niego tam się kontaktowałem, mówię, widzisz, Artur, wykrakałeś. No to dobre jest, podoba mi się to takie, kiedy domyślam się, co musiałeś w tobie w środku dziać, kiedy on o tym sam sobie troszeczkę żartował, a ty już dobrze wiedziałeś, że to już jest dalece zaawansowane. I jak ta trasa z Riverside'em? No bardzo fajnie, super trasa, super miejsca, Gliwice, duża hala, 3500 miejsc sprzedana, praktycznie całą, Toruń był sprzedany, Kraków, większość faktycznie, no Gdynia była duża hala, chyba na 5000, tam troszeczkę było mniej, natomiast świetna trasa, bardzo fajnie zostaliśmy przyjęci, wielu nowych fanów, no też Riverside, świetni ludzie, bardzo fajna atmosfera, pomagali jak mogli wszyscy sobie nawzajem. Grał też na tej trasie Jakub Zetecki, on też był jako support, także również pozdrawiamy. Ja jest, tak szczerze mówiąc, zastanawiam się nad jedną rzeczą, kiedy słucham waszej muzyki, bo wasze płyty są wypieszczone, wymuskane. Produkcja to jest naprawdę górna puła. Wszystko jest, że tak powiem, pięknie doszlifowane. A jak udaje się wam osiągnąć podobne brzmienie na koncertach? Czy po prostu na koncertach jesteście zupełnie innym, punkowym zespołem? Nie, mamy troszkę brzmienie, jak to się mówi, raw, czyli takie bardziej surowe, mimo wszystko, no bo sama scena jest jakby narzuca takie warunki. Natomiast nie korzystamy z wzmacniaczy ani kolumn, więc mamy praktycznie skopiowane brzmienia z albumu, tak jak pod bas, można sobie dzisiaj cyfrowo to wszystko ustawić. Czy mogę też brzmienie gitary identyczne ustawić, jak mam na płycie. Chociaż nie mamy identycznych brzmień, bo jednak troszeczkę inne pasma są potrzebne czasami na scenie. Często gęsto też co sugeruje inżynier dźwięku, czyli akustyk, to trzeba dostosować do danego miejsca, czyli do danej hali. Gdzie to różnie jednak rezonuje. To pytanie, które chcę ci teraz zadać, ono nie ma związku z tym ostatnim wydawnictwem, z epką, ale ma związek z waszą debiutancką płytą. Powiedz mi, jakim cudem zespół, który nagrywa debiutancki album, jest w stanie zaprosić do udziału w nim Szeriniana, Dereka Szeriniana? Powiedz mi, bo dla mnie to jest jakiś kosmos. Albo masz jakieś układy, chłopie, albo po prostu... Co tam? Opowiedz mi proszę, jak do tego doszło. Tak naprawdę z Derkiem to tak trochę wyszło przypadkowo, bo my już mieliśmy cały materiał zmiksowany tak naprawdę na płytę i
gdzieś tam słuchałem jakiejś muzyki, Darek mi się jakoś natknął, tak sobie mówię, fajnie byłoby do niego napisać, bo lubię akurat jego grę. Jestem jego wielkim fanem. Napisałem po prostu e-mail do Darka. Nie, to jest niemożliwe, że to zadziałało. No, napisałem e-mail do Darka, odpisał mi w mailu, że poprosił o utwór, także wysłałem mu utwór. Po kilku godzinach przysłał mi zaimprowizowane solo do tego utworu i napisał, że utwór mu się przypadł mu do gustu. Poprosił o ślady, jeżeli fajnie, podoba nam się to, co on nagrał, tam tą solówkę, no to podobnie kreacie nagra. Także dostał utwór na drugi dzień i w ciągu 24 godzin dostałem od niego 12 śladów. O! Ta, użył 5 instrumentów. I wszystko wszystkie ślady włożyliście? Wszystko tak, jest w tym, tak? Tak, no bo on nagrywa lewy i prawy kanał każdego analoga, ma dużo tych analogów. Tam jest Moog, jest Korg Triton, jest Teramin. Nie pamiętam co jeszcze. 5 w każdym razie instrumentów. Także bardzo fajnie i mogę dodać już uchylę rąbkę tajemnicy, że na naszej kolejnej płycie też będzie Derek, tym razem w 12 minutówce. I już mamy nagrane klawisze 18 śladów przysłowy. No tak, no to jest muzyk, który on się nie ogranicza. Widziałem czasami jego jakieś filmiki ze studia, czy tam z jego sali próbowej, która jednocześnie jest studiem. No to przecież on tam, ja się zastanawiam, czy on jeszcze wie, co on tam ma, nie? Po prostu wszędzie otoczony instrumentami. Ale w ogóle fajny człowiek. Generalnie nie ma problemu, żeby tam włączył się na komórce, na WhatsAppie i tam... Posłuchaj, Andy, fajnie to brzmi, wiesz, tam zagrał coś także. To jest niesamowita historia, w ogóle, wiesz, ona jest mega, powinna być mega inspirująca, w ogóle, wiesz, dla wszystkich rozpoczynających przygodę z graniem. Po prostu ci ludzie, mimo tego, że są na, nazwijmy to, na świeczniku, na topie, to są często normalni, fajni ludzie, którzy są otwarci na tego typu akcje, nie? Tak. Mogę dodać, że jak już mieliśmy zmiksowany ten utwór, to wysłałem mu właśnie już gotowy miks i mówię, że robimy do tego utworu wideoklip, który zresztą robił człowiek, który też produkował klipy dla Porcupine Tree. I Darek, jak posłuchał miksu, to mówi, a wideo co tam wrzucicie? Nie, no jakiś animator coś wymyśli chyba. On mówi, no to ja nagrał te klawisze, partie solowe w swoim studio, przysłał nam na wideo. Nagrał jeszcze wypowiedź taką dwuminutową właśnie o naszej muzyce i o muzykach. To też jest na naszym YouTube dostępne, można sobie obejrzeć i odsłuchać, co o nas mówi Darek. No to jest niesamowita historia. Słuchaj, no to poczekaj, to skoro ty masz taką umiejętność w cudzysłowie zaczepiania tego typu topowych muzyków, no to powiedz mi teraz, kto będzie oprócz Dereka na następnej płycie jeszcze? Kogo już zaczepiłeś? Nie mamy jeszcze nikogo dodatkowo, ale mam kilka nazwisk. Ja, może Ozzy jakieś by tam chórki zrobił gdzieś w tym? Tak, nie, to nie ten klimat. Jeszcze tam... dałby radę. Ja chciałbym bardzo Federica z Meszugi, ale kiedyś Jarek miał możliwość z nim gdzieś tam właśnie się spotkać i mamy kontakt, ale co z tego wyjdzie, nie wiadomo. Słuchaj, ostatnie pytanie ode mnie. Powiedz mi proszę, bo dzisiaj spotykamy się przy okazji tego, że wygraliście plebiscyt na najlepszy album roku 2023, ogłoszony przez portal Polska Muzyka Alternatywna. Jaki jest wasz stosunek do tego typu plebiscytów, zabaw i tak dalej? Jest to bardzo budujące i inspirujące. Tak naprawdę, no, jesteśmy mile zaskoczeni, że w ogóle tyle osób na nas głosowało. My też jesteśmy świadomi, że pewno tam nasi fani się zebrali i wspierali wtedy, kiedy trzeba było. Natomiast sam fakt, że jednak udało nam się zostać laureatem tego konkursu, no to jest mega inspirujące. Także chciałbym też podziękować tutaj wszystkim właśnie głosującym na nas, również czytelnikom Polskiej Muzyki Alternatywnej. I dziękujemy bardzo za wyróżnienie. Bardzo miło. Ja chciałbym jeszcze zapytać o grafikę, która pojawia się na waszych płytach, na koszulkach. Wydaje się bardzo spójna. Czy kto jest autorem tego wszystkiego, co powstaje plastycznie? Tak, to jest mój znajomy Michał Kruszczyński. Pozdrawiam serdecznie. On jest, maluje obrazy. Mhm. Właśnie tego typu jakieś odjechane klimaty, że tak to nazwę.
No i stwierdziliśmy właśnie przy pierwszej płycie, że ta nasza płyta jest taka, nasza muzyka jest dosyć taka kolorowa, bo nie ograniczamy się, jak już tam pewno słuchałeś, jest od takich bardzo soulowych nawet klimatów, aż po mega ciężkie, dżentowe. Więc stwierdziliśmy, że w sumie to fajnie, dużo kolorów, rzućmy to jako okładkę. Później do okładki EP właśnie, do Abnormal Load, ta czarna jakoś tak bardzo przypasowała z tymi postaciami. Siema, bo w sumie jest epka prawie że instrumentalna, poza tym jednym utworem, który już był prezentowany przed chwilą. Amen. Słuchaj, dziękuję ci za to dzisiejsze spotkanie. Powiedz mi, jest szansa na to, że jak tylko się pojawi nowa muzyka od zespołu Atan, to będziesz pamiętał o nas i z naszych słuchaczach? Jak najbardziej. No jesteś na pewno. Jeszcze przy okazji, jeżeli mogę, to chciałbym jeszcze zaprosić wszystkich tych, którzy chcieliby nas zobaczyć na żywo. Mamy potwierdzone występy w Ostrowie w tym roku. To jest na koniec lipca, ostatni weekend. Mhm. Także będziemy właśnie w Ostrów Festival. Ponadgodzinny występ, a być może pojawimy się w Polsce wcześniej, natomiast tam już mamy przyklepane. Także zapraszam. Okej, no będziemy również zachęcali naszych słuchaczy, aby śledzili wasz profil na Facebooku, bo tam na pewno wszystkie informacje na bieżąco będą się pojawiały. Tak. A jak będzie nowa muza, to zapraszamy do audycji z innej bajki. Czy jesteś przygotowany na to, żeby zadać naszym słuchaczom jakieś mega skomplikowane pytanie? Najlepiej o co w zasadzie, żebyśmy mogli sprezentować płytkę, którą specjalnie dla nich przysłaliście? Jakieś mega skomplikowane pytanie. Wiesz, prostej muzyki nie gracie. To i pytanie zadaj trudne. Albo może odwrotnie. To może skoro już muzyka skomplikowana, to niech pytanie łatwe będzie. Jak uważasz? Właśnie, bo o podziału rytmicznym nie będę chyba pytał. Ale może nie wiem. Wokalista już mówiłem. Może zapytamy, z jakiego kraju pochodzi wokalistka. Właśnie, tak. Dobrze. Pochodzi nasza wokalistka, Klaudia Moskauso. 272-6766 to jest numer do nas. Dzwońcie w trakcie utworu. Dziękujemy ci bardzo serdecznie za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję Cześć. Bardzo za zaproszenie, było mi bardzo miło. Pozdrawiam jeszcze raz słuchaczy. Welcome to a